Cześć, tu Wojtek Piela, witam na znanetypy.pl. Dzisiejszy mecz, który możecie obstawiać, to mecz Ligi Hiszpańskiej, Levante kontra Sevilla. Wydaje mi się, że w tym meczu faworytem jest ekipa z Andaluzji, ekipa Sevilli, która no, bardzo dobrze rozpoczęła rozgrywki. Zresztą nie tylko dla samej siebie, tylko no, w ogóle ten mecz z Betisem przecież był wydarzeniem, można powiedzieć, ogólnoświatowym, dlatego że był pierwszym meczem w lidze hiszpańskiej po przerwie spowodowanej pandemią. Zwycięstwo drużyny Juliana Lopetegiego 2-0. Spora siła ofensywna na czele z Lucasem Ocamposem, tak się wydaje, ponieważ strzelił gola z rzutu karnego ten zawodnik, ale poza tym bardzo ruchliwy, pokazywał się do gry i wydaje się, że być może dla niego ta przerwa będzie też dobrą okazją, żeby udowodnić swoją wartość kibicom, bo do tej pory wyglądało to różnie, natomiast też to, co w tym meczu z Betisem zwróciło moją uwagę, to dobra postawa w defensywie drużyny Sevilli, bo poza końcówką, poza nerwową końcówką, gdzie Betis rzeczywiście miał kilka sytuacji, to właściwie piłkarze Betisu nie podchodzili nawet pod bramkę Sevilli, tam nie było wielkiego zagrożenia. Gol na 1-0 ten Ocamposa był zdobyty no, w kontrowersyjnych okolicznościach po rzucie karnym, ale no, oczywiście tutaj możemy się spierać, ten rzut karny się należał, ale to nie jest tak, że ten gol się nie należał Sevilli, bo z przebiegu gry zdecydowanie wyglądali lepiej, więc wydaje mi się, że tutaj też powinni potwierdzić swoją wartość, zwłaszcza, że walczą o Ligę Mistrzów, mają dobry sezon. Może nie będzie to przesadnie wysokie zwycięstwo, ale myślę, że gdzieś takie 1-0, 2-1 spokojnie tutaj jest możliwe. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam do polubienia, do lajkowania, do odwiedzania strony znanetypy.pl i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.